Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Witamy drogich słuchaczy oraz drogie słuchaczki w trzecim odcinku podcastu Słuchaj Gier, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. W drugim odcinku podcastu wspólnie z Pawłem poruszyliśmy temat serwisów streamingowych, jakie korzyści i realne problemy płyną z użytkowania przez kompozytorów. Dlatego już teraz zachęcamy Was do przesłuchania poprzedniego odcinku podcastu oraz zapraszamy do subskrybowania podcastu na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. W dzisiejszym odcinku wspólnie z Pawłem i naszymi gośćmi specjalnymi chcielibyśmy poruszyć pewien temat. Dlaczego tak mało kobiet komponuje muzykę lub przygotowuje dźwięki do gier wideo, szczególnie kiedy myślimy o Polsce? W związku z tym do naszego studia zaprosiliśmy Emilię Maciączyk oraz Katarzynę Bonikowską Lace Catherine. Zanim przejdziemy do głównego tematu, drogie panie, proszę opowiedzcie nam oraz naszym słuchaczom, jak wyglądał wasz początek w branży gier wideo. I tutaj chciałbym zacząć może od Emilii. Cześć Emilia, witaj. Cześć. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Co, jak to było u mnie na początku? U mnie zaczęło się z dźwiękiem w ogóle od szkoły muzycznej, tak naprawdę od pierwszego stopnia. Później w gimnazjum zaczynałam się zajmować nagłośnieniem, a dopiero po pierwszym stopniu studiów pomyślałam o branży właśnie gier. Pisałam pracę licencjacką na temat procesu udźwiękowienia gry komputerowej. A potem zaczęłam szukać pracy i znalazłam tą pracę w Warsaw Game Studios, w której pracuję obecnie od około 3 lat, czy w tym roku będą już 3 lata. I tak naprawdę zaczynam od zera, jakby z wiedzą na temat dźwięków, na temat edycji, ale z zerową wiedzą o pracy w branży tak naprawdę, więc... A dlaczego gry? Mogłaś tworzyć muzykę czy dźwięki właśnie do filmów na przykład? Właśnie myślałam o tym, żeby tworzyć dźwięki do animacji czy filmów. O tym myślałam pod kątem właśnie pracy licencjackiej. A wyszło to w sumie przez przypadek, bo w rodzinie mam programistę, który zaczynał też robić powoli gierki i on potrzebował dźwięków. I tak to wyszło, że zaczęliśmy taką drobną współpracę, jakieś game jamy na początku i stwierdziłam, że czemu by nie spróbować właśnie z grami. No i wyszło. Okej. Okay. A Liz, jak to u ciebie było? I witaj serdecznie przy okazji. Witam serdecznie wszystkich. U mnie w ogóle przygoda z muzyką to się zaczęła bardzo, bardzo dawno, w latach gdzieś 80. Natomiast z muzyką do gier to było gdzieś w okolicach 2012-2014, kiedy zaczęłam tworzyć muzykę do projektu Skywind, bo wcześniej tworzyłam własne utwory, miałam zespoły, występowałam troszkę z muzyką celtycko-średniowieczną, takimi własnymi kompozycjami. W ogóle od zawsze coś tworzyłam. Moja fascynacja grami też sięga zamierzchłych czasów, jeszcze właśnie lat, można powiedzieć, nawet 80. I nagle po prostu pojawił się ten Skywind, mod do Skyrima, który robią pasjonaci, i zobaczyłam, że poszukują kogoś, kto zrobiłby również muzykę, ponieważ uwielbiam Elder Scrolls, te gry i te klimaty, stwierdziłam, że po prostu spróbuję swoich sił, dlaczego by nie gry komputerowe, skoro lubię grać w gry, to mogę tworzyć również muzykę. No i tak to się zaczęło, później to już się szybko zaczęło rozwijać wszystko. No tak, no bo to jest, patrząc na przykład na twój życioryzm, to tak, potrafisz śpiewać fikcyjne języki, zarówno dobrze po angielsku władasz, po hiszpańsku, po japońsku, po niemiecku, rosyjsku, włosku i galicyjsku, tak? No i też jesteś aktorką głosową, no to powiem, że tak, kobieta renesansu. I oprócz tego no, masz już troszeczkę jakby na swoim
w swojej dyskografii kilka projektów, głównie polskich. No tutaj chociażby zaczynała się chyba od Gotika dwójki Noc Kruka, tam podkładałaś głos do Sally. W Unchester pracowałaś też, pisałaś tam muzyki, tam śpiewałaś, tak? Tak, tak, tam to były chórki w tle, natomiast udzielałam się przy ścieżce dźwiękowej do Ash of Gods, do Shadow Warrior 2 i no jeszcze wiele indyczków różnych, to tam nawet całe soundtracki tworzyłam. Bardzo, bardzo fajna współpraca, no i ostatnio przy Medium. Tak, tak, The Medium i no tam to jest, to co tam zrobiłaś, no to jest moje pełne, no podziw, tak, bo gratuluję tego, że ogólnie, że tak trochę eksperymentalnie podeszłaś, nie wiem czy to był twój pomysł, czy to był Arka pomysł, żeby taką wokalizę, ona chyba jednym z wywiadów nawet wspominałaś, że on chyba się inspirowałaś z filmem animowanym Akira. Tak, tak, bo to Arek mi zasugerował, żeby to było w takich klimatach właśnie. Więc improwizowałam, starając się właśnie te klimaty osiągnąć. I no i też Shadow Warrior, tam już z kolei chyba po japońsku śpiewać muzyka Adama Skorupy, Krzysztofa Wierzynkiewicza i Michała Cieleckiego. I tam też po japońsku śpiewałaś, no i też Ash of Gods, o którym tutaj... To znaczy tutaj chciałam sprostować, bo to nie był japoński. To był tekst, który wymyśliłam do tego utworu, pseudo-japoński. Taki tekst, który by brzmiał po japońsku, ale po prostu wymyśliłam, żeby był w klimacie, ale nie był po japońsku. Rozumiem. Emile, a powiedz mi tak, bo ty chyba z tego, co udało mi się wyszukać, ty obecnie pracujesz teraz w Warsaw Game Studio na stanowisku, między innymi jesteś odpowiedzialna za efekty dźwiękowe. Oprócz tego, co jeszcze robisz? Ja tak naprawdę pełnię pieczę jakby nad całokształtem dźwięku. Nie zajmuję się tak naprawdę zupełnie kompozycją. Współpracuję tylko z kompozytorami, z którymi ustalam jakby co jest potrzebne, w jakiej formie. Ale zajmuję się i tworzeniem efektów dźwiękowych i implementacją tego w silniku jakimiś prototypami systemów do dźwięku. No a poza tym też lokalizacją, więc do tego dochodzi mi cały dubbing i edycja skryptów, tłumaczenia. Okej, no to jesteś troszeczkę takim audiodirektorem. Można by tak to nazwać? Można by tak to nazwać, myślę. Okej. I pracowałaś przy B-Simulator i Giant Uprising, zgadza się? Tak, nad Giant Uprising jeszcze pracujemy, no a B-Simulator miało premierę w 2019. Powiedz mi, bo na Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach studiowałaś realizację nagłośnienia i tam głównie były z technik, z pracy w studiu, produkcji, reżyseria jakby dźwięku. Mogłabyś ewentualnie coś opowiedzieć o tym kierunku? Czy ty jesteś z niego zadowolona? Czy on ciebie ten kierunek faktycznie przygotował do twojej obecnej pracy, którą wykonujesz na co dzień? Do obecnej pracy no nie do końca, bo jakby o grach komputerowych nie było nic, ale jakby sama technika pracy w studio, czy właśnie i nagrania studyjne, i techniki pracy, i dźwięk w filmie, który robiliśmy, właśnie od tego się tak naprawdę zaczęło to miłość do udźwiękawiania, od zadań pod tytułem macie tutaj 10 minut filmu i proszę mi tu zrobić pełny dźwięk do tego. I od tego się tak naprawdę zaczęło. Ja jestem bardzo zadowolona z tych studiów, bo wykładowcy są świetni, warunki też są super, bo mieliśmy możliwość i nagrywać w Radiu Katowice tak naprawdę przez 3 lata studiów.
w studiu koncertowym, a także na sali koncertowej Symfonia, czyli naszej sali Akademii Muzycznej, w której nagrywaliśmy muzykę klasyczną, bo nagrywaliśmy jakby różne gatunki, głównie jazz, jako że był to wydział jazzu, ale też i klasykę i tak naprawdę kogo tylko znaleźliśmy chętnego do nagrań, to mogliśmy nagrywać w ramach swoich zajęć, w ramach praktyk. Okej, okay. Czyli faktycznie nie był to dla ciebie taki stracony czas? Nie, na pewno nie. Okej. Okay. Słuchaj, drogie panie, kobiety od wieków zaangażowane były w tworzenie muzyki, jednak ich zasługi nie zawsze były w pełni, tak sądzę, doceniane. Pomimo nieobecności kobiet w wielu tradycyjnych wersjach historii muzyki, nie było takiego okresu, w którym kobiecy głos całkowicie był niesłyszalny, a szczególnie wkład instrumentalistek, śpiewaczek, kompozytorek, nauczycielek i patronek. One miały ogromne znaczenie dla historii zachodniej kultury muzycznej. Dlaczego nie ma wielkich kobiet kompozytorów, kompozytorek czy osoby, które są odpowiedzialne za sound design? A jak szukając jakby odpowiedzi na to pytanie, które będziemy sobie dzisiaj chcieli postawić, znaczy postawiliśmy, też będziemy chcieli znaleźć, chciałbym tutaj przytoczyć pewną wypowiedź Louise Adolphe Lebel. 100 lat temu ta osoba, czyli kobieta, stwierdziła ona, że trudno oczekiwać, aby kobiety wybijały się ponad przeciętność, jeśli uniemożliwia im się zdobycie wykształcenia dorównującego mężczyznom. Tak swoim między innymi pisze w felietonie pani Karolina Kizińska. Według statystyk tylko 13% kobiet pracuje w branży muzycznej na stanowisku kompozytora lub sound designera. No i drogie panie, pytanie jest do was, jak byście się odniosły do tego, dlaczego w Polsce jest tak mało kobiet, które pracują w branży muzycznej do gier wideo, jeżeli chodzi o kwestie komponowania muzyki i też przygotowywania dźwięków. I chciałbym w pierwszej kolejności poprosić o Liz Katrin o wypowiedź w tej kwestii. Co ty myślisz, Liz? Wydaje mi się, że dlatego w game devie jest mało kobiet, zwłaszcza tworzących muzykę, ale w ogóle dosyć mało jest kobiet, bo ogólnie mniej kobiet interesuje się grami. To się oczywiście zmienia i całe szczęście, ale od wieków jakby jest coś takiego, że ta branża jest postrzegana jako bardziej męska i że w gry to grają faceci. Kobiety zazwyczaj narzekają, że mąż gra, czy przynajmniej ja ciągle słyszę tego typu komentarze. I myślę, że dlatego kobiety nie bardzo też właśnie w branży muzycznej angażują się akurat w gry. Natomiast mam nadzieję, że to się i na pewno się zmienia już, dlatego że niesamowity jest dostęp w dzisiejszych czasach do wszelkich materiałów, do kursów wszelkiego rodzaju. Są właśnie szkoły, w szkołach są w ogóle wydziały dotyczące tworzenia gier komputerowych, tworzenia muzyki do gier, audio i tak dalej. Kiedyś to w ogóle był jakiś kosmos. Także no, miejmy nadzieję, że to się będzie zmieniać. Trzeba też edukować dzieci, zachęcać do grania w gry, oczywiście wybierać odpowiednie gry dla dzieci. I myślę, że no coraz popularniejszy będzie ten game dev wśród również kompozytorek. Tak, może tylko dopowiem dwie króciutkie rzeczy. Pierwsza krótka rzecz jest taka, że generalnie się mówi, że kobiety są bardziej uzdolnione artystycznie, więc nie wiem, może czymś naturalnym byłoby stwierdzenie, że kobiety powinny wysyłać CV do game devu właśnie na takie
artystyczne stanowiska, czy graphic designer, czy właśnie na jakieś stanowisko związane z muzyką. A tymczasem mam przed sobą taki raport Game Developers Association, w którym można przeczytać, że ponad 70% składu zespołów deweloperskich to przede wszystkim mężczyźni, czyli to, co powiedziałaś, Liz. I ilekroć rozmawiam z game developerami o tę sprawę, oni mówią tak, przytaczają dwa argumenty, dlaczego tak się dzieje. Pierwszy jest taki, że kobiety no, masowo nie składają CV do firm deweloperskich, bo tak jak właśnie powiedziałaś, może nie interesują się grami, może stanowiska, które znajdują się na listach płac, no, nie są zbyt interesujące dla nich. A druga rzecz, drugi argument, który przytaczają, jest taki, że z wielką chęcią przyjęliby do siebie całą rzeszę kobiet do pracy, no tylko nadal podstawowym kryterium zatrudnienia jest przede wszystkim doświadczenie, staż, a dopiero w jakiejś dalszej kolejności płeć czy kolor skóry. I moje pytanie brzmi, czy to, nie wiem, tak, czy to ze swojego doświadczenia, czy to z rozmów z kimś z twojego otoczenia zauważyłaś albo usłyszałaś taką historię, że ktoś powiedział kobiecie, no nie zatrudnimy się, bo cóż, no nie masz doświadczenia, nie masz stażu. To znaczy czegoś takiego dokładnie, z czymś takim się nie spotkałam, natomiast spotykam się bardzo często, jak mówię, że tworzę muzykę do gier, to spotykam się, to oczywiście jest pełen entuzjazm, o jak fajnie, to podeślij jakiegoś linka, podsyłam link, ktoś sobie tam słucha, mówi o wspaniale śpiewasz, a kto ci zrobił muzykę? A kto ci zaaranżował? I po prostu denerwuję się, dlatego że to jest jakby oczywiste, że kobieta to najwyżej może śpiewać. Tak, bo mózg im eksploduje, jeśli okazuje się, że kobieta robi coś więcej. Ja akurat robię wszystko sama i dlatego też w różnych rozmowach to podkreślam, bo wszyscy myślą, że ja tylko śpiewam. Chociaż oczywiście śpiew jest dla mnie chyba najważniejszy, bo najbardziej lubię śpiewać. I no, wszystkie moje utwory praktycznie są w jakimś stopniu wokalne. Bardzo lubię też tworzyć utwory a cappella, po prostu aranżować głosowo cały utwór, jakby zastępować głosem instrumenty. No ale właśnie panuje takie przekonanie, że kobieta to co najwyżej może śpiewać. No i jak tutaj kobiety mogą się swobodnie czuć i w ogóle wierzyć w siebie i uderzać do game devu jako kompozytor. No tak to niestety wygląda. A Emilia, miałaś jakieś podobne doświadczenia? Albo słyszałaś? No ja niestety miałam takie nie do końca przyjemne doświadczenie z tym, że właśnie jestem kobietą i szukałam pracy. Akurat wtedy jeszcze nie w branży gier komputerowych. Wtedy się rozglądałam za pracą czy przy nagłośnieniu, czy w studiu nagraniowym i usłyszałam od pracodawcy wprost, że nie przyjmę pani, bo kobiety się do tego nie nadają. Wprost? Wprost. Dostałam takiego maila po wysłaniu CV. Wow. Taką odpowiedź, że żeby jeszcze było dokładniej wprost, baby wiesz się do co? Tego nie to nadają. Bardzo... Mam to dalej gdzieś w mailu. Emilia, wiesz co, bardzo dobrze, że nie pracujesz tam. Wyobrażasz sobie... Też tak, się cieszę, że tam nie pracuję. Tak pracować. Nie wyobrażam sobie, ale ja w ogóle miałam tak, że... Znaczy, wydaje mi się, że to jest w ogóle kwestia stereotypów przede wszystkim, że to jest taka męska branża, czy właśnie gry, czy w ogóle audio, czy technika studyjna, bo o kompozycji się nie wypowiem, bo nie mam z tym za wiele wspólnego, ale i u mnie na studiach, tak naprawdę na 5 latach, gdzie było po tam 6-7 osób na roku, no to byłam ja i moja koleżanka jako jedyne na całe 5 lat. Byłyśmy we dwie i tak naprawdę wszyscy, czy wykładowcy, czy kierownik wydziału, jak się przychodziło w jakiejś sprawie, a pani z wydziału wokalistyki? Ja mówię, nie, ja z realizacji. I zawsze było takie, a jak to z realizacji? Przecież tam są same chłopaki. I no, zawsze jakoś tak było, że nie byłyśmy do końca traktowane poważnie.
Zgadza się, słuchajcie, no dlatego tylko 2% w rynku muzycznym pracują kobiety. Tylko 2%. Ogólnie całym światowym mówimy. Ale dobrze, bo to jest bardzo, bardzo dobre, co poruszyłaś, jeżeli chodzi o to, jak zostałaś potraktowana, no bo to jest jawna dyskryminacja, no Emilia, no i co tutaj można byłoby więcej dodać, ale też nie chcielibyśmy poświęcać temu więcej czasu. Ja bym chciał usłyszeć na przykład od ciebie, bo powiedziałaś mniej więcej, że to jest prawdopodobnie kwestia, albo nawet w głównej mierze ta myślenie wstecz i nie patrzenie w przyszłość. Jak na przykład zastanawiałaś się może, z czego to wynika, szczególnie w Polsce, teraz skupiając się tylko o polskim game devie, dlaczego tak mało kobiet, nie wiem, postanawia pracować w game devie, jeżeli chodzi o sprawę audio teraz, żeby uściśnić o sprawę audio, dlaczego tak mało kobiet pracuje? Jak myślisz, z czego to wynika? No myślę, że dużo racji ma tutaj Liz, mówiąc o tym, że dopiero tak naprawdę rozwija się to zainteresowanie, czy u dziewczynek, czy u kobiet w ogóle grami komputerowymi. A tak poza tym, to szczerze mówiąc, nie mam za bardzo pomysłu. Może to jest też kwestia edukacji. Bo pamiętajmy, że na przykład w latach końcówka 80-tych, 90-tych nie było na przykład podręczników do game designu i gry tworzone albo na czucie, albo na podstawie gier karcianych czy planszowych, które znaliśmy. No i po jakimś czasie przychodziły jakieś prywatne szkółki, może jakieś kursy online dotyczące tworzenia gier i może brakuje jakiejś osobnej gałęzi, jeśli chodzi o udźwiękowienie. No na pewno, na pewno. To znaczy kiedyś w ogóle przecież, no, tak jak mówisz, nie było żadnych materiałów, a muzykę tworzyli głównie programiści. Po prostu bardzo często jedna czy dwie osoby tworzyły całą grę od początku do końca, również z muzyką. I jeszcze trzeba było wziąć pod uwagę fakt, że cała gra zajmowała 8 bitów na przykład. Więc to po prostu jest jakiś kosmos dzisiaj, jak się o tym pomyśli. No tak. Adam Skorupa, skądinąd znany w branży, był no jednocześnie właśnie i grafikiem, i dźwiękowcem, tak, i programistą. Tak, tak. No a druga sprawa, to wydaje mi się, że to też ma duży związek, to że gry są postrzegane nadal niestety jako coś niepoważnego. Jako coś takiego gorszego, nie wiem, w sensie w branży rozrywkowej. I no, moim zdaniem gry to jest sztuka wysoka, to jest coś takiego jak opera, synteza wielu sztuk, coś po prostu fenomenalnego, ale niestety cały czas pokutuje takie podejście, że branża gier, w grach pracujesz, tak? Aha, no to takie współczujące spojrzenie. Niestety. No tak, bo przecież jeśli chodzi o kino, no to jest tylko Kubrick, tylko Steven Spielberg, a nie mam jakichś głupich komedyjek. No nie, jasne. No ale w branży filmowej już powoli się też zmienia, no bo mamy też kompozytorkę, która zdobyła w tamtym roku najwięcej nagród, jeżeli chodzi o muzykę filmową. Między innymi do Czarnobyla i też do Jokera. I jest to może jakiś zwiastun zmian w branży muzycznej, a szczególnie branży filmowej, bo tam jest jeszcze o wiele trudniej kobietom się przebić. Ja bym jeszcze dodał tutaj, jeżeli chodzi o rynek gier w Unii Europejskiej, zrobiono taką ankietę, taki raport, to jest z 2018, nie wiem jak to obecnie wygląda, ale wtedy 46% w Unii Europejskiej kobiet grało w gry. Sądzę, że jakby to rośnie w siłę i też jak tutaj cały czas mówimy o tym, że to też potrzeba trochę czasu, żeby
te nowe pokolenia kobiet miały, znaczy one będą miały dostęp do edukacji, bo wiemy, że w Cieszynie czy w Bydgoszczy bodajże i chyba też w Warszawie i nie wiem, Emila, ty może wiedziała gdzie jeszcze. Wiem, że w niektórych placówkach, czy to muzycznych, czy to prywatnych, otwierają się kierunki, gdzie osoby się mogą kształcić, jeżeli chodzi o sound design. Z kompozycją to chyba jeszcze różnie to bywa, ale jakby żeby zostać w roli realizatora dźwięku, no to też na dobrą sprawę chyba do końca niepotrzebna jest ta edukacja i tak samo jeżeli chodzi o komponowanie muzyki, bo jest wiele, wiele kompozytorek, które na przykład nie mają tego takiego wykształcenia i tutaj warto by było nadmienić jeszcze jedną rzecz, tylko dodam, że w latach 80. o dziwo było więcej kobiet niż obecnie, które wówczas pisały muzykę do gier wideo, szczególnie były to kompozytorki z Japonii. Teraz to troszeczkę się pozmieniało, to znaczy na niekorzyść, że jest mniej tych kobiet i ja o tych kobietach, oczywiście o tych nazwiskach za chwilę na pewno bym chciał trochę powiedzieć, bo jest kilka nazwisk, jeżeli chodzi o taki tak zwany ten nurt wschodni i nurt zachodni i warto o tych osobach powiedzieć, bo uważam, że one też mają realny wpływ na to, żeby zainspirować dziewczynki, które chciały kiedyś zacząć komponować albo pracować w branży growej na stanowisku kompozytorki albo osoby, która by się zajmowała sound designem, czy chociażby w branży filmowej. I teraz takie moje przemyślenia, jak sądzicie, czy co trzeba byłoby zrobić w Polsce, żeby zainteresować, nie wiem, umożliwić może kobietom jakoś, nie wiem, zainteresować, dlaczego warto z waszej perspektywy, już macie doświadczenie większe i z waszej perspektywy, jak można byłoby zachęcić kobiety do tego, żeby jednak nie poddawały się i zainteresowały się branżą grową, no bo sami wiemy, że ta branża z roku na rok rośnie, już dawno temu przerosła branżę filmową, też pod kątem muzyki. I jak byście zachęciły kobiety do tego, żeby jednak nie rezygnowały z marzeń i zainteresowały się komponowaniem bądź pisaniem dźwięków do gier wideo? Emilia, jak myślisz, co trzeba byłoby zrobić? Jak byś zachęciła? Myślę, że przede wszystkim uświadamiać, że gry są naprawdę różne, że gry to nie są tylko, nie wiem, te głupie strzelanki, jak Liz wcześniej mówiła, kobiety marudzą, że mąż cały czas w coś gra, tylko że są gry przeróżne, odnoszące się do przeróżnych tematyk, opowiadające jakby różne przygody i są gry, które też są tak naprawdę takimi opowieściami bardziej. Myślę, że to są rzeczy, które mogłyby bardziej, powiedzmy, zainteresować. Bo z tego, co wiem, to już nawet w szkołach są uznawane gry komputerowe jako tam źródła kultury, nawet podczas pisania matury. Ale ja u siebie w podręczniku spotkałam się chyba ze wspomnieniem o jednej grze komputerowej. Myślę, że powinno być tego więcej, żeby po prostu była świadomość, że gry są i że są różne i że każdy może znaleźć coś dla siebie i że jest to branża, która się bardzo szeroko teraz rozwija, tak? No bo jakby rozwija się coraz bardziej. Tylko mówimy tutaj o uświadamianiu, a pytanie jeszcze brzmi, kto miałby to uświadamiać? Kto miałby się tym zająć? Chyba nie nauczyciele, ale mogę się mylić. Jakby czemu nie? Czemu nie nauczyciele? No. To zanim jakby przejdziemy dalej w tej dyskusji, Liz, jak to z twojej perspektywy by wyglądało? Jak twoim zdaniem chciałabyś zachęcić osoby, kobiety do tego, żeby nie rezygnowały z marzeń i zaczęły się zajmować pisaniem muzyki, komponowaniem? To znaczy ja uważam, że świetną robotę wy robicie jako GameMusic.pl, bo
popularyzujecie właśnie muzykę do gier, która jest przepiękna i poprzez muzykę myślę, że wiele kobiet może właśnie dotrzeć do gier, bo zainteresuje się daną grą po prostu. Tak mi się wydaje, że to może bardzo pomóc. I no, muzyka do gier jest teraz tak różnorodna, tak niesamowicie bogata i wiele osób, które zupełnie nie gra, nie wiem, jest poza branżą absolutnie, jak przedstawiam im różne kawałki do gier, to po prostu są zszokowane, że taka muzyka do gier, bo większość ludzi niezainteresowanych grami uważa, że muzyka do gier to jest taka jak, nie wiem, w czasach Pac-Mana i no niestety tak to wygląda. I właśnie dlatego, tak jak Emilia mówi, trzeba edukować jak najbardziej dzieci od, nawet już może nie w przedszkolu, ale w podstawówce jak najbardziej powinny być jakieś zajęcia, nie wiem, jakiś prosty nawet kreator do gier, żeby zachęcić, bo to jest też niesamowicie rozwijające, żeby właśnie dzieci zachęcić do tworzenia bez względu na płeć. To nie ma w ogóle nic do rzeczy, czy dziewczynka, czy chłopiec, po prostu niech dzieci się rozwijają i właśnie w kierunku gier, dlatego że gry są też syntezą, no, tak jak już mówiłam, przeróżnych sztuk, ale też niesamowitych technologii, które no myślę, że każde dziecko powinno się rozwijać właśnie technologicznie i no, żeby w przyszłości po prostu mieć łatwiejsze życie. Także myślę, że gry to umożliwiają, a no poprzez muzykę myślę, że najłatwiej można dotrzeć właśnie do kobiet i jeżeli jakaś kobieta tworzy muzykę, to może właśnie poprzez choćby wasze programy czy wasze koncerty niesamowite po prostu. Mam nadzieję, że w tym roku będę już zaszczepiona, chociaż no, liczę na to, że będę mogła na koncert przybyć osobiście. Także no, myślę, że właśnie poprzez muzykę można dotrzeć do wrażliwych dusz. Słuchacze i drogie słuchaczki, ja się zaczerwieniłem. Bardzo dziękuję, Ja się już nie odzywam. I za ciepłe słowa doceniam. Na pewno super, jakbyśmy mieli taką siłę przebicia. Jeszcze przed nami dużo pracy, ale zobaczymy. W każdym razie dzięki. Okej, okay, ale ja zastanawiałem się, bo poprawcie mnie, drogie panie, gdzieś chyba, nie wiem, od dwóch dekad, chyba od 15 albo na 20 lat, no to edukacja muzyczna w Polsce leży, dosłownie leży i kwiczy. Ja jeszcze pamiętam czasy podstawówki, to miałem lekcje muzyki, no ale to była taka lekcja muzyki no, na zasadzie recytowania wierszyków i śpiewania piosenek, a nie jakieś tam. Albo dostaniesz trójkącik i masz po prostu wybijać rytm. Instrument, tyle. Panie. Pamiętam też te zajęcia. No tak, powiedzcie mi, bo ty, Emilia, wiem, że masz tą edukację muzyczną. Czy uważasz, że ta edukacja muzyczna przyczyniłaby się może też do tego, że więcej osób, bo też by się zainteresowało i w tym właśnie kobiety zainteresowałyby się w przyszłości zawodem kompozytorki bądź osoby, która by miała przygotowywać dźwięki do gier? Wydaje mi się, że na pewno taka chociażby podstawowa wiedza muzyczna nikomu by nie zaszkodziła, a myślę, że na pewno by też mogła zachęcić jakby do zgłębiania tajników muzyki, bo mając jakąś podstawową wiedzę, jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć muzykę. W ogóle jesteśmy w stanie coś powiedzieć o tej muzyce, bo szczerze mówiąc, jak rozmawiam z różnymi osobami, które powiedzmy nie mają wykształcenia, to bardzo często takie osoby nie potrafią powiedzieć, co im się w ogóle w muzyce podoba. Czy podoba im się melodia, czy podoba im się rytm, czy podoba im się dynamika piosenki, a takie podstawowe wykształcenie już coś daje. Tylko że tak jak mówisz, no to w szkołach takich ogólnokształcących, no to niestety leży. A szkoły muzyczne wcale nie są, że tak powiem, takie złe, bo te przedmioty się przewijają z wszystkimi innymi i dla dzieci to nie jest wcale dużo większe obciążenie, to, że mają te dodatkowe przedmioty muzyczne.
A to, że przy okazji grają na instrumencie, czy uczą się kształcenia słuchu, czy historii muzyki, to jest taki dodatek i myślę, że to jest bardzo dobra rzecz, jeżeli dziecko ma jakieś predyspozycje, żeby do takiej szkoły uczęszczać. To ja zanim odpowiem, Lis, a ty jakie masz na ten temat zdanie? No tak, rzeczywiście edukacja muzyczna kuleje w szkołach, to jeszcze za moich czasów, że tak powiem, to jeszcze była ta edukacja i ja akurat miałam bardzo, bardzo w porządku nauczycieli od muzyki, ale teraz nie wiem, czy w ogóle muzyka jest w szkołach jako przedmiot taki obowiązkowy. Chyba nie. Nie, już dawno znikło. Obstawiam, że jestem najmłodsza z towarzystwa i jak ja chodziłam do szkoły, no to tej muzyki nie było. Były jakieś zajęcia artystyczne, ale to było wszystko pomieszane, bo było tam malowanie, rysowanie, piosenki, ale niczego takiego muzycznego samego w sobie nie było. Tak, według obecnego systemu edukacji nie ma osobnego przedmiotu muzyka. Jest tam, nie wiem, chyba zajęcia artystyczne, coś w tym rodzaju. Tak to się u mnie nazywało w liceum, no, zajęcia artystyczne. Ja uważam, że dzieci powinny być kształcone od małego. Znaczy trzeba po prostu kształcić jakąś wrażliwość muzyczną, rozwijać słuch i wtedy to nie chodzi o to, żeby z dziecka zrobić jakiegoś wirtuoza i żeby koniecznie grało na jakimś instrumencie czy śpiewało, ale ono będzie wrażliwe na muzykę, na odbiór muzyki. Będzie słyszało w ogóle poszczególne właśnie składowe jakby danego dzieła, nie wiem, piosenki i tak dalej. I przede wszystkim myślę, że też ogólnie no, odbiór świata estetyki muzycznej no, zupełnie by się zmienił, a dzieci są niewrażliwe. Jak tego słuchu się nie kształci, to później no, po prostu na przykład lubią disco polo. No. I nic więcej im nie potrzeba, bo po prostu nie znają niczego innego, niczego nie są wrażliwe na jakieś bardziej wielo... Ja bym... Tak? No to jest to, co też Emilia powiedziała, tak? Że dziecko tak naprawdę nie potrafi powiedzieć nic o muzyce więcej niż to, że mu się podoba albo nie. Ale może akurat zamiast liczyć to na... Akurat dzieci potrafią opowiadać. Ale może zamiast liczyć na system edukacji, który, no cóż, już jest przepełniony, jeśli chodzi o podstawę programową, może zamiast liczyć na taki system edukacji, może powinno być więcej inicjatyw oddolnych. Mariusz, na przykład Game Music Education. Oj, były takie plany, ale się nie będę rozpowiadał, bo ten program jest wam, drogie panie, poświęcone. Ja chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o tą całą edukację, bo to nie jest tylko problem Polski, to jest problem całego świata obecnie. I teraz szybko jeszcze tylko wrócę do Polski, to ostatnio Ministerstwo Kultury ujawniło ankietę, która była przeprowadzona wśród młodzieży, jakiej muzyki, jeżeli chodzi o gatunki muzyczne, słuchało. No i pokazało tam blisko ponad 50% było osób słuchają gatunku pop. No ale wiem, że pop to jest wymieszanie wszystkiego w środku z wszystkimi innymi gatunkami, a tylko 4% i to był spadek z 6% z 2019, 4% tylko słucha muzyki klasycznej. No to jest, no nawet disco polo chyba więcej procent miało. Rock. Disco polo chyba było na tak, równi chyba z na muzyką równo, klasyczną. Tak, na równi było i jeżeli chodzi o tam rock, to chyba było około 20%, no ale słuchajcie, pop to wszystko, można by powiedzieć, wszystko tam można byłoby wrzucić. Bo te gatunki się teraz tak powymieszały, że trudno oddzielić. Natomiast problem stanowi całego świata. Uważam, że też problem sprowadza się do tego, że mamy chroniczny brak czasu, który powoduje, że nie mamy czasu, żeby przesłuchać tej muzyki. To znaczy poświęcić uwagę tej muzyce, czyli usiąść i przez tą godzinę faktycznie przesłuchać tą muzykę, a nie to tak jak teraz się odbywa poprzez różnego rodzaju serwisy streamingowe, o których w ostatnim podcaście rozmawialiśmy z Pawłem.
to ludzie słuchają tej muzyki w tle, nie dają jej uwadze. No i jak później ktoś ma się trochę wypowiedzieć na temat tej muzyki, jeżeli tylko słyszał jakieś tam dźwięki dochodzące, teksty piosenek, które no sami wiemy, jakie teraz bywają. To nie są Beatlesi, to nie są Led Zeppeliny i inne znane zespoły lat 80., 60. No ale tutaj jakby nie chcę poświęcać na to czas. Problem też jakoś sprowadza się do tego, że mamy braku czasu, żeby poświęcić uwadze muzyce. I to też się jakby sprowadza później po części do muzyki filmowej, do muzyki growej. I tutaj bym chciał, drogie panie, powiedzieć, że jakby, bo troszeczkę pesymistycznie mówimy, ale też jest jakby światło w tunelu, bo też zauważyłem, kiedy szukałem osoby do dzisiejszej rozmowy, mimo tego, że naprawdę mało kobiet jest w Polsce, które pracują w branży growej na stanowiskach kompozytorskich bądź pisaniem dźwięków, sound designem, nagrywaniem partii wokalnych i można byłoby tu jeszcze wiele więcej wymienić, to jest jakiś taki promyk nadziei, że są jednak te osoby, ale dalej jest mało, bo jestem w stanie na palcach dwóch dłoni tak naprawdę je wyliczyć, chyba że są poukrywane. Jeżeli jesteście poukrywane, drogie panie, proszę piszcie do nas, z miłą chęcią z wami porozmawiamy i też pomożemy was w promocji. Ale tutaj bym chciał troszeczkę nawiązać do dużych nazwisk w branży muzycznej, do gier wideo, bo jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone bądź Zachód, to mamy taką, tutaj bym chyba wyróżnił pięć kobiet. Pierwszą to jest Aimar Noon, autorka muzyki głównie znanej z World of Warcraft, World Wars of Draenor i trasy koncertowe Legend of Zelda i Video Games Live. Emilia albo Liz, znacie może kompozytorkę? Niestety nie. Ja jak najbardziej tak kojarzę i no, niesamowita kobieta po prostu. Ona jest przykładem. Niesamowitym przykładem. Nie wiem, czy widzieliście też na Twitterze, ma fantastyczne zdjęcie. Widać całą jej dynamikę, bo ona głównie dyryguje, prawda? Jest fantastyczną dyrygentką, poza tym, że jest kompozytorką świetną. Oby jak najwięcej takich kobiet. A jeszcze inną kobietą, którą podziwiam w tej branży, jest Winifred Phillips. Nie wiem, czy też chciałeś, Mariusz, powiedzieć może. Tak, autorka książki w 2013, książki A Composer Guide to Game Music, 2014, i to była chyba pierwsza taka publikacja, która zebrała wszystko w całości, bo zazwyczaj te publikacje, one były typowo takie akademickie, nie że coś jest z tym złego, tak, ale ona starała się bardzo w taki jasny sposób, przejrzysty pokazać trochę, jak działa branża muzyczna do gier na świecie i chciała chyba niektórym osobom pokazać, że nie jest to, że jakby jest oczywiście trudno wejść na początku, ale ta książka jakby umożliwi i wyjaśni pewny schemat, za jakim stoi ten taki pierwszy krok związany z pisaniem tej muzyki czy przygotowaniem dźwięków. No i ona też zresztą jest bardzo znana ze swojej muzyki do serii Little Big Planet. Napisała muzykę szczególnie niektóre utwory do pierwszej odsłony God of War, ale tej wersji na PlayStation 2. Nie mówimy o tej, która została wydana w 2018. I Assassin's Creed jeszcze. Tak, Assassin's Creed, tak. Assassin's Creed, trójka, tak. Liberation. Tak, to było chyba na PSP, konsolę przenośną. Dobrze, no, Jessica Curry jest taką drugą kompozytorką. Oj, widzę, że tutaj Liz już wie, o co chodzi. Kompozytorka, która napisała muzykę do Dear Esther, Everybody Go to Rapture, i tutaj warto, ale to warto nadmienić, to była pierwsza kobieta, która w branży growej
dostała nagrodę za skomponowanie muzyki BAFTE. BAFTE, skomponowanie muzyki tutaj do wymienionej wcześniej Everybody Go to Rapture. Ja się bardzo cieszyłem, bo ja uwielbiam tą muzykę. Gra była oczywiście była dobra, ale muzyka była zdecydowanie chyba najjaśniejszym punktem tego tytułu. No i ostatnio Soledad's Melt i Little Orfeusz. Emilia, ubiła ci się może uszy Jessica Curry? Niestety nie, ale tak bym powiedziała, że jak trochę przed tym podcastem rozglądałam się właśnie za kompozytorkami, to żeby znaleźć kobiety kompozytorki, to trzeba wpisać, że to mają być kobiety kompozytorki, bo po najpopularniejszych kompozytorach czy najwybitniejszych, to na takich listach typu top 10 w żadnej takiej liście nie znalazłam kobiety. Jednak trzeba trochę poszukać, żeby faktycznie coś znaleźć. Jeżeli się ktoś nie orientuje w temacie tak jak wy, chłopaki, no bo wy to... Staramy się. Jesteście na bieżąco. Liz, a jak u ciebie z Jessica Curry? No Jessica też jest dla mnie wzorem, po prostu jest niesamowita. Jej ścieżka do Everybody's Gone to the Rapture mnie całkowicie zachwyciła. Zresztą gra tak samo, bo mówisz, że gra to tak... muzyka, najjaśniejszy punkt. Owszem, muzyka jest genialna, ale gra też była niesamowita po prostu. Moim zdaniem jest to warta ogrania gra na pewno. No, Jessica to też jest ciekawe, że ona chyba albo równolegle działa, albo zaczynała w ogóle od radia, od audycji radiowych. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy... Równocześnie. Komponując muzykę przez jakiś czas, też objęła stanowisko osoby prowadzącej w Classic FM, bardzo znanej angielskiej i londyńskiej radiostacji, która naprawdę stara się promować muzykę do gier. Nawet mają tam jakąś coroczną listę, gdzie można głosować na kompozytorów i zawsze w tej chyba setce znajdują się dwa nazwiska. Pierwszy to jest Nobuo Matsu, a drugi to jest Yoko Shimomura, który też chciałem przez chwilę tutaj jakby powiedzieć. Dokładnie. Myślę, że Paweł będzie mógł tutaj dużo, ale przechodząc dalej. Penka Kunewa, mam nadzieję, że dobrze to wymieniłem, to jest kompozytorka, orkiestratorka, tak, producentka ścieżek dźwiękowych do wielu gier Blizzarda. Ona tutaj bardzo dużo się zajmuje orkiestracją. On pochodzi z Bułgarii, no i w Stanach Zjednoczonych, w LA, od wielu, wielu lat świeci jako osoba, która pomagała niejednemu kompozytorowi, między innymi Nilowi Acree, przy przygotowaniu ścieżek dźwiękowych do StarCraft, czy chyba bodajże może nawet do Diablo Trójki. Ostatnią osobą, którą... Znaczy wiadomo, tych kompozytorek jest bardzo dużo, bo mógłbym tutaj o Leni Rain też jeszcze powiedzieć, która napisała muzykę do C-List i jeszcze do... I również dostała chyba nagrodę BAFTY, jeśli dobrze kojarzę. Nie dostała, ale została, gra została chyba nominowana. Znaczy ogólnie, jeżeli chodzi o muzykę, to te większe nagrody, to nie z tego, jeżeli nie, pamiętam dobrze, to nie. To nie dostała tej, niestety. Była nominowana, ale nie dostała. Ale mogę się mylić. Można to później jakby zweryfikować po naszej rozmowie. To rozumiem, że ty już kojarzysz, tak? Elenę, dobrze? Tak, ją akurat kojarzę. Jest sukces, w końcu coś. Udało mi się dobre nazwisko. I nie wiem, jakie są na przykład twoje odczucia w stosunku do jej pracy i też jakby podejścia, bo na pewno same zobaczyłyście, drogie panie, że te kompozytorki też bardzo działają na rzecz nie tyle co promowania siebie, ale ogólnie promowania innych kompozytorek, czyli to taka liga kobiet, na której bardzo zależy, żeby ten głos, że kobiety są, że ich głos jest bardzo ważny w branży gier wideo. To jak to na przykład było u ciebie, nie wiem, Emilia, czy zwróciłaś może jakąś uwagę szczególną na to, co Lena robi? Coś mogłabyś ewentualnie tutaj dopowiedzieć?
Chyba nie za bardzo, niestety. Słyszałam o niej, wiem, że komponowała muzykę do Celeste, do Guild Warsów. Chyba coś miała z Minecraftem też wspólnego, jeśli dobrze pamiętam. No. Ale poza tym to nie za wiele kojarzę, poza właśnie tą BAFTą, do której, no tak jak mówisz, chyba była tylko nominowana. Chyba, wiesz co, wtedy Disco Elysium dostało za najlepszą muzykę, ale tak powiem, tak jak mówię, nie chcę teraz tutaj wprowadzać słuchaczy w błąd. Dobrze, kolejna osoba, o której bym chciał jeszcze powiedzieć, to jest Sarah Schachner. Muzyka, ona jest głównie znana kompozytorka z serii do Assassin's Creed. Ostatnio zrobiła oczywiście do Assassin's Creed Valhalla z Jesperem Kidem, ale oprócz tego zrobiła muzykę do Assassin's Creed 4 Black Flag, Assassin's Creed Origins, gdzie była jedyną kompozytorką, główną kompozytorką, no i Call of Duty Modern Warfare Anthem. Tak przechodząc teraz jakby do tego wschodu, to warto by było powiedzieć o takiej kompozytorkach, które miały ogromny, ale to miały bardzo duży wpływ na pokolenie przyszłych kompozytorów. Tak, bo kobiety naprawdę zainspirowały kompozytorów i kompozytorki na to, żeby zaczęły pracować w branży growej, może nawet w branży filmowej, albo ogólnie w branży muzycznej. I tutaj jest Yoko Shimomura. Paweł, co tu można dodać? No cóż, co mogę dodać? Uwaga, wymieniam. Street Fighter 2, Breath of Fire, The Punisher, Front Mission, Super Mario RPG, świetny Parasite Eve, no i oczywiście Kingdom Hearts i ostatnie jej największe dzieło, Opus Magnum, czyli Final Fantasy XV. No co jeszcze mogę powiedzieć? To jest kobieta, dynamit, ma naprawdę ogromne pokłady twórczej zdolności artystycznej. No ja tylko jej życzę jak najlepiej, żeby trwała z nami jak najdłużej. A jeszcze Legend of Mana, zapomniałem, bo niedawno Nintendo Direct zapowiedzieli, że tworzą remake tej gry i Yoko Shimomura również do tego ma tworzyć od nowa muzykę. Tak. Także no, pod tym kątem jestem podjarany. Ale to już na pewno w innym podcaście będziemy o tym rozmawiać. Przechodząc dalej, to jeszcze z Manami Matsume, czyli autorka muzyki do wielu gier serii, m.in. Mega Man, Final Fight, Batman Return of the Joker, Jay Cocon i jeszcze można byłoby wymieniać. Twoja kompozytorka, czyli, że tak powiem, ulubiona kompozytorka Mishiru Yamane, która należała do zespołu kompozytorów w latach 80. Konami Kuheika Club, głównie znana z kompozycji do cyklu gier Castlevania, w tym Bloodlines. W tym mojego ulubionego, tak jest, Bloodlines i Symphony of the Night. No, u mnie z kolei też Rocket Knight Adventure. I z ostatnich takich odkryć, no to jest Yuka Kitamura, czyli kompozytorka, która napisała muzykę do większości gier From Software, czyli seria Dark Souls, Bloodborne i Sekiro Shadow Die Twice. I tu jeszcze bym wspomniał o Juliette Raskon, która to już jest osoba, która się sound designem zajmowała, czyli Juliette Raskon, sound design do gier Demon's Souls Remake, Death Stranding, God of War ostatni i Horizon Zero Dawn. Tak więc jakby jest ta nadzieja, nawet słuchajcie, ostatnio udostępniłem takie zapytanie dla zagranicznych jakby tutaj kompozytorów i sound designerów, ale głównie jeżeli to było pytanie skierowane do kobiet, dlaczego dlaczego kobiet tak mało pracuje w branży growej, no to lawina, dosłownie ściana, nagle ludzie, głównie kobiety zaczęły udostępniać, posyłać to dalej i naprawdę dowiedziałem się, że jest mnóstwo kobiet pracujących w branży growej za granicą, co mnie bardzo moje serce rośnie, cieszy się z tego powodu i ja bardzo bym chciał, żeby coraz więcej kobiet też w Polsce, o których moglibyśmy usłyszeć, które piszą muzykę i sound design. I na samym, znaczy powoli już tak zmierzamy do końca. Ja bym jeszcze, drogie panie, miał do was pytanie, bo wiem, że w pewnym momencie podczas naszej rozmowy Emilia poruszyła temat tej rozmowy z
kiedy szukała pracy, ale jak na przykład, jak spotkałyście się z tym, że co sprawia wam największy problem w kontaktach z deweloperami? Jak ty, Liz, szukasz jakichś nowych zleceń, możesz to pokazać na jakimś dobrym i złym przykładzie. Moim zdaniem tym dobrym przykładem chyba to będzie The Medium, twoja ostatnia praca, ale też jakbyście mogły jakiś dobry i zły przykład tutaj pokazać, i tutaj bym oddał w pierwszej kolejności głosić mikrofon do Liz. Jak to u ciebie było? To znaczy, wiesz co, ja zazwyczaj tak mam, że do mnie się ktoś odzywa. Na szczęście. Także niespecjalnie. Znaczy, oczywiście rozglądam się za jakimiś ciekawymi projektami. Na przykład w przypadku Pół wieku poezji później, to akurat jest film, jak wiecie zapewne. To tam rzeczywiście ja szukałam wiedźmińskich różnych klimatów i znalazłam ten projekt i zapytałam, czy czasem nie przydałaby im się muzyka. Natomiast jeżeli chodzi o doświadczenia, to w pierwszym kontakcie w ogóle z deweloperem najważniejsze jest komunikacja po prostu. I miałam takie momenty, że od samego początku po prostu w żaden sposób nie można było się dogadać z kimś. On mówi, czego chce, ja w ogóle nie rozumiem, o co mu chodzi. I w tym momencie to zupełnie nie ma sensu. Wiadomo, że dalsza współpraca raczej no, po prostu odpada. A w większości przypadków na szczęście jest tak, że po prostu od razu wiadomo, o co chodzi, jest super porozumienie i, no i w takie projekty wchodzę, że tak powiem, i to zazwyczaj bardzo fajnie się później rozwija. Okay, czyli jakby w swojej karierze nie miałaś nigdy takiej sytuacji, tak jak tutaj Emilia też powiedziała, że się spotkała z taką jawną dyskryminacją, że jak, nie wiem, ktoś się do ciebie odezwał i w pewnym momencie, nie wiem, powiedziałaś, że też zajmuje się komponowaniem, że też mogłabyś ewentualnie skomponować muzykę, no to ta osoba wtedy ci powiedziała, a mamy jednak kompozytora, bo podziękujemy pani. Miałaś jakąś taką sytuację? Nie. Wiesz co, ja głównie sama komponuję, po prostu tworzę własną muzykę. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę, to głównie oferuję mój wokal. Bo no myślę, że to jest coś takiego unikalnego, co mnie wyróżnia. I jak widać, w kilku grach już się udzieliłam. Mam nadzieję na więcej, na jakieś ciekawe kolejne projekty. Okej. Okay. A Emilia, a jak na przykład, jak ty byś mogła podać jakiś dobry i zły przykład? No już może ten zły podałaś, ale może coś ci się jeszcze ewentualnie przypomniało. Dlaczego to pytam? Bo ja bym chciał, bo jestem przekonany, że wśród naszych słuchaczy są też słuchaczki, które by chciały na przykład też dowiedzieć i też zasięgnąć po waszą wiedzę, poznać jakieś takie drogowskazy, które mogłybyście tutaj też pokazać, na co należałoby zwracać uwagę. I Emilia, na przykład jak to u ciebie było, jak kontaktowałaś się z deweloperami i też może jak się też zaczęła ta twoja współpraca z Warsaw Game Studio, czy przychodziłaś jakąś, musiałaś przejść jakąś rozmowę, czy ktoś się od ciebie dowiedział i zaproponował od razu pracę, jak to wyglądało? Początek z Warsaw wyglądał tak, że ja wrzuciłam ogłoszenie na jakąś grupę na Facebooku typu Game Dev Polska, że jestem zainteresowana czy stażem, czy praktykami, i odezwał się do mnie prezes Warsaw, zaprosił mnie na rozmowę, porozmawialiśmy i zostałam przyjęta na okres próbny. I zasadniczo to tyle. I o kontaktach z deweloperami jakby innymi nie mogę za dużo powiedzieć, bo nie rozglądałam się za inną pracą, ani też nie zajmuję się jakimiś mniejszymi zleceniami, bo po prostu jestem tutaj w firmie na etacie. Ale
na pewno nie spotkałam się z żadną nieprzyjemną sytuacją, czy w pracy, czy w kontakcie z osobami, z którymi jakby współpracowaliśmy, którzy dla nas coś robili, czy to kompozytorzy, czy jakieś zewnętrzne spółki, które coś dla nas robiły wspólnego z dźwiękiem, to nie miałam żadnej nieprzyjemnej sytuacji. Paweł, chciałbyś coś jeszcze ewentualnie dopowiedzieć tutaj, bo zadać pytanie? Czy ja bym mogła jeszcze coś? Jest, proszę. Zawsze, jak najbardziej. Nie, bo tak mi się skojarzyło właśnie, jak Emilia zaczęła mówić o etacie, że bardzo rzadko się zdarza, żeby muzyk był na etacie w game devie. Właśnie na to chciałem zwrócić uwagę. Więc miałaś naprawdę chyba albo szczęście, albo uznali, że jesteś naprawdę zdolną osobą, bo nie wiem, jak ja rozmawiam czy to z kompozytorami, czy z dźwiękowcami, to zwykle spotykam się z takimi, którzy pracują na zleceniach. Myślę, że u mnie to jest też kwestia tego, że ja się zajmuję tutaj kilkoma też innymi rzeczami, tak jak wspominałam, czy ta lokalizacja, czy taka ogólna trochę organizacja w biurze, więc nie jestem tylko dźwiękowcem i też robimy kilka projektów, więc jakby mam co robić przez te 8 godzin dziennie, mam co robić i zawsze się coś znajdzie, czy w jednym projekcie, czy w drugim, czy związanym z audio, czy z czymś innym. No to mnie cieszy to, że nie doświadczyliśmy, przynajmniej na razie odpukać, powtórki z Riot Games. Jeśli chodzi o tę edukację muzyczną wśród kobiet, nie tylko, ja mam wrażenie, że okej, edukacja jest najważniejsza. Dobrze by było, żeby powstało jeszcze wiele tych inicjatyw oddolnych, ale też chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Bo mówimy tutaj głównie o jakichś dużych, mniej lub bardziej znanych tytułów, ale na przykład nie mówimy o indykach, czyli o grach niezależnych, gdzie jest całe mnóstwo osób młodych, również niedoświadczonych i również, co mnie akurat trochę zdziwiło, również jest bardzo dużo kobiet. Bo jeśli mówimy o tym rynku największym, to co powiedziałem chyba na samym początku, że tam przede wszystkim dominują mężczyźni, w przypadku gier indie, prawie mamy tutaj sytuację pół na pół. To jest jedna rzecz. A druga moja rzecz dotyczy samych artystów, czy raczej artystek. Poruszam się po różnego rodzaju platformach, jak właśnie Bandcamp, SoundCloud itd. I widzę mnóstwo naprawdę bardzo zdolnych osób, które tworzą różnego rodzaju covery, remiksy, czy nawet własne autorskie dzieła, ale chwalą się tylko nimi w obrębie tych serwisów. Nigdy nie wychodzą z nimi na zewnątrz. To można powiedzieć, że tworzą te dzieła po prostu do szuflady. Może to też jest jakaś przeszkoda. Może te osoby są, nie wiem, nieśmiałe albo mają, powiem to brutalnie, może mają po prostu małą, niską samoocenę i nie chcą się wypromować, nie chcą pokazywać swojej twórczości jakiemuś większemu studiowi i powiedzieć: patrzcie, umiem, potrafię, zatrudnijcie mnie. No tak, ale wydaje mi się, że też ludzi, nie tylko kobiety, odstrasza w game devie, tak, w tworzeniu muzyki do gier, to, że to jest bardzo wymagające, to jest dużo bardziej wymagające niż tworzenie muzyki do filmu czy do jakiegoś innego medium. I bo tutaj wchodzi w grę ta muzyka adaptacyjna teraz coraz częściej. Trzeba po prostu dużo więcej w to zainwestować i być może to też jest przeszkoda i troszeczkę zniechęca. Tak mi się wydaje, że... Plus jeszcze może boją się tego braku swobody twórczej. Bo są takie studia, zwłaszcza mniejsze, które mówią: okej, rób taką muzykę, jaką chcesz. Ale zdecydowana większość jest taka, że musisz robić pod dyktando. Tak, tak. A to dla każdego artysty jest ciężkie, jeżeli nie ma tej swobody. Wiadomo, że najlepiej się tworzy bez ograniczeń po prostu. Ja bym chciał to teraz wszystko, co powiedzieliśmy sobie dzisiaj, zebrać to w jedną całość i takim pozytywnym
wydźwiękiem zakończyć tą naszą rozmowę i powiedzcie mi, drogie panie, co mogłybyście powiedzieć w kwestii, jeżeli chodzi o wasze koleżanki, które dopiero zaczynają pracować, a czy chcą zacząć pracę w branży gier wideo, czy nawet w biznesie muzycznym, to co byście im powiedział, żeby nie rezygnowały, żeby nie traciły nadziei? Co byście im chciały na przykład teraz powiedzieć, jeżeli nas słuchają takie osoby? Liz? Przede wszystkim nie bać się, uczyć się, rozwijać. Nie bać się. Bo muzyka do gier to jest niezwykle elitarna sprawa, moim zdaniem. I warto naprawdę w to wejść. Co by powiedzieć? Przede wszystkim rozwijać się, uczyć się samodzielnie i szukać miejsca, o które można się zaczepić, czy to jakieś zlecenia, czy jakieś nawet malutkie zlecenia, byleby coś robić, po prostu działać i tak jak Liz powiedziała, nie bać się. Mieć ambicje i przejść do przodu, robić coś z tym, co się chce robić. Paweł, ty chciałbyś coś ewentualnie dopowiedzieć tutaj? Najbardziej pesymistyczną osobę w redakcji pytasz o coś pozytywnego? Okej, spróbuję. A ja mogę tylko potwierdzić to, co dziewczyny powiedziały. Po pierwsze, nie bójcie się. Po drugie, twórzcie dużo. Po trzecie, starajcie się wyjść ze swoich stref komfortu w cudzysłowie i po prostu dzielcie się swoją twórczością z innymi. I no cóż, bierzcie udział również w game jamach. Myślę, że to jest idealne miejsce, gdzie możecie popróbować swoich sił w branży gier wideo. Przynajmniej na samym początku. Zdecydowanie. Ja w wielu game jamach brałam udział i tam do indyczków różnych bardzo fajną muzykę robiłam i to jest wspaniała sprawa. I czasami właśnie te ograniczenia, które tam są, nas naprawdę niesamowite efekty dają. W kilka godzin robisz po prostu ścieżkę dźwiękową. Kilka godzin to jeszcze nie tak źle. Ja większość swoich game jamów to były one hour game jam, które robiliśmy w dwójkę. I to dopiero było wyzwanie. Co prawda muzyki nie komponowałam, ale był rzucony temat i w godzinę trzeba było wysłać zgłoszenie. To jest w ogóle świetna zabawa, żeby na szybko coś wymyślić i stworzyć. Czyli ja miałem zdecydowanie lepiej od was, bo brałem udział w game jamie, który trwał 7 dni. Luksus, ale ten miał dobrze. Słuchajcie, drogie panie, to jest kolejny powód, żeby się spotkać i porozmawiać o game jamach, tak więc podsumowując, jest naprawdę promyk nadziei, bardzo, bardzo, ale z całego serca i też w moim imieniu i Pawła imieniu bardzo wam dziękujemy, że dzisiaj uznałyście poświęcić nam czas i podzielić się swoją wiedzą, też swoimi przemyśleniami na temat tego, dlaczego w Polsce nadal jest tak mało kobiet, które pracują w branży do gier wideo, szczególnie jeżeli mowa o komponowaniu muzyki do gier i samego sound designu. No i mam nadzieję, że do rychłego do zobaczenia, że się wkrótce znowu tutaj spotkamy i będziemy mogli poruszyć temat chociażby game jamów, albo nawet możemy wrócić do tego tematu mówiąc, o już się dużo zmieniło na lepsze, tak? Tak więc z mojego miejsca bardzo wam dziękuję. Liz, dziękuję Emilio, że uznałyście, żeby z nami tutaj chwilę porozmawiać. I też bardzo serdecznie dziękuję naszym słuchaczom, którzy obecnie nas subskrybują. Jeżeli nas jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszamy serdecznie z Pawłem do subskrybowania podcastu na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Z tej strony kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.